Seria amerykańskich reality show Real House Fives po spektakularnym debiucie w USA zasłynęła jako międzynarodowy hit. Ten unikalny program, w którym brylują charyzmatyczne pracowite kobiety z zamiłowaniem do luksusu, zyskał rzesze fanów na całym świecie. Jesienią polską wersję programu zobaczymy na antenie Polsatu, a tymczasem powoli poznajemy kolejne uczestniczki. Monika Goździalska została odkryta jako 16. latka na jednej z ulic Warszawy przez agentów znanej agencji modelek. Chociaż początkowo sceptycznie podchodziła do kariery w modelingu, zdecydowała się na współpracę i wkrótce wyruszyła do Paryża. Tam pracowała z najbardziej wpływowymi fotografami mody we Francji, a w 1999 roku została wybrana twarzą Europy. Jednak jej szybko rozwijająca się kariera została przerwana przez nieplanowaną ciążę, która zmusiła ją do powrotu do Polski. Na pewien czas wycofała się z życia publicznego, ale ostatecznie wróciła do mediów. Mogliśmy zobaczyć ją w Big Brotherze, a także w celebryckiej edycji Masterchefa. Media okrzyknęły ją najseksowniejszą uczestniczką obu programów, co skłoniło ją do udziału w odważnej sesji dla magazynu CKM. The Real House Fives Warszawa kto wystąpi obok goździelskiej, Anna Szubierajska i Monika Żochowska, te silne kobiety biznesu, także wystąpią w The Real House Five z Warszawa. Anna Szubierajska to aktywna i ceniona businesswoman, której pasją, którą dzieli ze swoją córką, jest zarządzanie hotelem położonym na malowniczych Mazurach. Wraz z mężem Szubierajska działa również w sektorze deweloperskim. Wśród uczestniczek show zobaczymy również Monikę Żochowską, współwłaścicielkę marki specjalizującej się w sprzedaży rękawic do demakijażu. Każda z uczestniczek to nie tuzinkowa. Mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają. Dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się, jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy, jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty, zapowiadał dyrektor programowy i członek zarządu Polsatu Edward Miszczak. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w USA w 2006 roku, a po zaledwie pięć latach, doczekała się pierwszej międzynarodowej edycji. Od tamtej pory lokalne wersje The Real Housewives pojawiły się w telewizjach w takich krajach jak Australia, Francja, Włochy, Holandia, Węgry, Grecja, a teraz również Polska. Real House Fives Warszawa będzie 35. edycją w globalnej rodzinie tego formatu. Zobacz też, paparazzi przyłapali ekipę. The Real House z Warszawa. Czy wiadomo, kto wystąpi w programie? The Real House z Warszawa. Polsat pierwszy raz pokazał uczestniczki. Jest wideo zaskakująca decyzja: Miszczaka. W tle bajecznie bogate Polki.